Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj właśnie przyjechałam z IKEA. Miałam wziąć aparat ze sobą, ale nie udało mi się nic nagrać. Po pierwsze była olbrzymia kolejka, w której no nie będę wyjmowała aparatu, nie będę wam pokazywać. Na Instagramie trochę wam tam nagrałam, że jestem, tak więc widzieliście. Trwało to godzinę, równiutko godzinę stałam w kolejce od wyjścia z samochodu do wejścia. W IKEA było spoko, wiecie co, nie było dużo ludzi, właśnie bardzo fajny dystans zrobili dla wszystkich, tak więc bardzo się z tego cieszę. Wszędzie były te pompki z żelem antybakteryjnym, dużo ludzi maski też nosiło, ja akurat nie miałam niestety, ale mogłabym w zasadzie nałożyć, żeby no, się czuć bezpiecznie, ale naprawdę zakupy były bardzo przyjemne, bo po prostu bardzo, bardzo mało ludzi było, można było się rozejrzeć na spokojnie wszystko. Sporo rzeczy kupiłam, ale to zobaczycie w oddzielnym filmiku, wszystko wam nagram. Ledwo to w zasadzie przytaskałam do samochodu, bo nie sądziłam, bo kupiłam jedną szafkę jeszcze i nie sądziłam, że ona po prostu będzie taka ciężka. Była w dwóch nawet pudełkach. No i zobaczycie, ile rzeczy kupiłam. Wydałam dosyć dużo pieniędzy. I jeszcze bym więcej kupiła, ale się po prostu powstrzymałam. Pomyślałam sobie, zobaczymy to, co kupiłam teraz, wszystkie dekoracje i zobaczymy, jak to wygląda w domu i dopiero później zdecyduję, czy coś jeszcze trzeba, bo tak się zainspirowałam różnymi tam dekoracjami i nie byłam pewna, w który styl pójść, ale mam nadzieję, że ten styl, który wybrałam, sprawdzi się u nas i będzie ładnie wyglądało. Dzisiaj w planie mamy, w ogóle robię dzisiaj, podgrzewam, wstawiłam właśnie ryż i podgrzewam chili con carne, które zrobiłam wczoraj z korna. Bardzo jest przepyszne. Ja ostatnio, nie wiem, odkryłam, pewnie może wiecie, że taka czerwona fasola, którą się tam dodaje z puszki, znalazłam z sosem chili i on jest tak dobry, że nie trzeba dużo przypraw dodawać, już sam w sobie będzie taki, wiecie, ostry, ale nie za ostry, po prostu przepyszny. Pokażę później dla was, jak już podgrzeję i zobaczycie, jak to wygląda, ale chyba pokazywałam wam w dwóch ostatnich vlogach. Pamiętajcie również, jeżeli chcecie się odnaleźć na naszej tablicy rodziny My Beautiful Life, podczas tego vloga pojawi się logo My Beautiful Life, takie małe logo z napisem My Beautiful Life. Jeżeli je znajdziecie, to napiszcie czas, w którym to widzieliście i że chcecie pojawić się na naszej tablicy. Tak wygląda nasza tablica. Natalka przed chwilą zmieniła kolor napisu My Beautiful Life. Ja już nie wiem, ile razy to już było zmienione na coś, co? 3-4 razy chyba. Mamy już jedną osobę. Dzisiaj wybrałyśmy we dwie i będzie to Wiktoria Żak. Mam nadzieję, że mi się sfokusuje. Tak, Wiktoria Żak dzisiaj będzie tutaj. Tak się pisze. Czyli mamy już kolejną osobę, tak więc jeżeli chcecie tutaj się znaleźć, pamiętajcie, znajdźcie nasze logo we vlogu i się pojawicie. Wiktoria Żak, gratulacje dla ciebie! Tutaj ryż się gotuje, jestem tak głodna, że po prostu nie wiem, jak przyspieszyć, żeby ryż szybciej się ugotował. Tutaj mamy jeszcze ciasto z wczoraj, ale nie chcę teraz podjadać, chcę po prostu coś dobrego zjeść. Tak czekając na to jedzenie, wiecie co, ja obliczyłam, że ja byłam tam 5 godzin. Naprawdę byłam 5 godzin razem z wyjazdem stąd, bo wyjechałam na mniej więcej, naprawdę 5 godzin, że Natalka na mnie spojrzała. Wyjechałam chwilkę po 10 chyba, kolejka no godzina, równiutko godzina, oczywiście tam dojazd około pół godziny. No i w sklepie to mi wyszło, to czekajcie, półtorej godziny, pół godziny powrót, czyli to już jest dwie, czyli 3 godziny byłam w samym sklepie, ale wiecie co, tak naprawdę przyjemnie się chodziło między tymi alejkami, zeszłam do każdego pokoiku, obejrzałam, co tam jest, zainspirowałam się, miałam naprawdę różne pomysły co do pokoju, bardzo nie mogłam się zdecydować, czy a propos koloru szafki, nie wiedziałam, czy pójść w czarne rzeczy, czy w białe rzeczy. Naprawdę było mi ciężko się zdecydować, ale zdecydowałam się, postawiłam na ten kolor, a dodatki po prostu będą inne, ale to zobaczycie już w następnym vlogu z tych rzeczy, które kupiłam. Będę musiała też jeszcze zmontować tą szafkę. Nie mogłam jej przynieść z samochodu, bo jest bardzo ciężka, plus zakupy. Natalcia mi tutaj pomagała, ale chyba pójdę po jedno pudełko chociaż i później jakoś może wniesiemy. Tutaj ryż się gotuje, tak więc i tak, i tak. Czekam. Tak wygląda właśnie ta chili con carne.
z ryżem. Tu jest fasola, puszka pomidorów, trochę kukurydzy, sałatka z awokado. Smacznego, jeśli jecie. Zaczęłam ustawiać te moje monstery i za bardzo nie wiem, czy postawić jedną tutaj na tym takim stojaku, czy postawić ją na ziemi. Doradźcie mi, bo ona jest taka dosyć wysoka. No spójrzcie, jak się wchodzi tutaj. I nie wiem, czy lepiej na ziemi, żeby ona była, czy na tym stojaku. Napiszcie mi w komentarzu, a tak mniej więcej będzie tutaj się ten kącik prezentował. Właśnie zbieram się, żeby nagrać dla Was haul z IKEA, bo już tutaj widzicie, mam jedną monsterę, ale to nie jest jedna jedyna. Tak więc zaraz zobaczycie, znaczy już pewnie widzieliście? Nie. Nie, dodam chyba po tym vlogu. Albo jeżeli dodałam wcześniej, to tutaj się Wam pojawi haul z IKEA. Idę właśnie nagrać, czekam właśnie na znajomego, żeby pomógł mi przenieść stare meble. Żeby to jakoś znieść, ja nie wiem, jak my damy radę tą jedną sofę, bo o, to jest taki duży kawał, ja je, wiecie, rozmontowałam, ten fotel, sofę, ale sofa, no niestety, ten jeden taki, jedna część jest, no, prawie dwumetrowa, jeżeli nawet nie więcej. Nie wiem, jak my się tam wyrobimy schodami jeszcze w ogóle. Po prostu chyba ją zrzucę z tych schodów, nie wiem, jakoś to tam ogarniemy. Mięśnie sobie wyrobię oczywiście. Bo tą tutaj kanapę sama przytaskałam z parteru na piętro. Oczywiście była w częściach, ale sama ją tutaj wniosłam. Raz chyba tylko użyłam windę, bo był naprawdę duży taki kawałek, że już no, nie dałabym rady. Właśnie czekam na znajomego, tak jak powiedziałam. Kawkę dopiłam, ciasto dokończyłam. Tutaj niestety nic nie mogę ogarnąć, bo tutaj też mam części tego fotela, ale to już dzisiaj zniknie i wtedy będę mogła Wam pokazać, jak wygląda teraz mój salon, chociaż oczywiście on nie będzie dokończony. Są rzeczy, które chciałabym jeszcze pozmieniać. Oczywiście podłogę, z podłogą to będzie zupełnie inny efekt, a no ale to już będzie później. Kupiłam naprawdę dużo rzeczy, no i muszę się jakoś to zabrać za to i Wam pokazać. Jesteśmy w Tesco właśnie, już jest w ogóle drugi dzień. Wczoraj tak się sprawy skomplikowały, przyszli do nas znajomi, więc nie mogłam nic nagrać, nie nagrywałam nawet dla Was haulu. Zaczęłam, ale było przerwane w pewnym momencie, tak więc dzisiaj to dokończę. Właśnie jesteśmy w Tesco po zakupach razem z Natalką tutaj. Pogoda dzisiaj taka sobie, tak może nie wiem, 18 stopni jest. Ja jestem w takim, wiecie, 3/4 rękawie, sukienka, Natalia ma bluzę i spodenki. Kupiłyśmy ile? Dwie rzeczy tobie, tak? Z ubrań chyba, bo Natalka naprawdę ze wszystkiego wyrosła i chciała coś innego, jej się styl zmienia teraz i no w Tesco ciężko było coś znaleźć. Czekamy, żeby sklepy były otwarte. Mam nadzieję, tak, że właśnie, że Primark będzie otwarty chyba w następnym tygodniu, więc na pewno tam pójdziemy coś poszukać. A ja jadę teraz do domu, znaczy jedziemy do domu rozpakować zakupy. Tam troszeczkę kupiłyśmy, bo polowałam na czereśnie w takim dużym pudełku, bo były bardzo tanie, ale niestety nie było. Kupiłam takich w małych paczkach, ale są w plastiku, jak ja nie lubię tych plastikowych paczek. No ale trudno. Kupiłam to, co kupiłam, jedziemy do domu właśnie nagrać haul, a wczoraj tak się wszystko pokomplikowało, bo zmieniałyśmy tą naszą kanapę, przestawienie i nie wiem jeszcze, czy na 100% tak będzie. Ustawiałyśmy rzeczy z IKEA, które kupiłam, ale to zobaczycie te rzeczy wszystkie później w filmiku. Co jeszcze? Aha, i w ogóle nie mogłam spać wczoraj, dlatego tak wyglądam. Nie wyspałam się, budziłam się kilka razy w nocy, w ogóle miałam jakieś takie dziwne sny. Czuję, że mam tak oczy podpuchnięte, ja już nie wiem, czy to jest uczulenie, czy to jest od niewyspania się, ale no czuję po prostu te oczy, że nie są takie normalne. Idę wziąć tabletkę teraz i napić się dużo wody, ale widzę, że Natalka też jest ostatnio tak senna cały czas i ja nie wiem, czy to jest taka pogoda teraz, czy to siedzenie w domu już nas tak no, demotywuje w ogóle i takie senne jesteśmy. Dalej oglądamy Przyjaciół. Jesteśmy teraz, który serial? 8. O 8 już jest sezon, któryś już tam odcinek, tak więc idziemy dokańczać. Ja trochę dzisiaj się pouczę, muszę tam napisać jedno takie esej, coś takiego. Zacznę to dzisiaj robić sobie powolutku, a na obiad mamy dzisiaj makaron.
makaron z serem i z jakimiś warzywkami. I mam jeszcze do tego buraczki, więc nie wiem za bardzo, czy to pasuje, ale buraczki kończy mi się data, tak więc muszę i tak użyć, tak więc pewnie to dzisiaj zjemy. Natalka kupiła sobie dwie rzeczy, takie ogrodniczki krótkie z koszulką. Bardzo fajna koszulka jest, podobają mi się takie rękawki. To było dosyć drogie, kosztowało 18 funtów, ale strasznie mi się spodobały te ogrodniczki, a że sklepy są zamknięte, więc chyba na nich przystaniemy, chociaż są większe, bo wzięłam na 164, a Natalka nosi no 158, bym powiedziała, że już jest takie, wiecie, nawet troszeczkę większe, no ale nie było innych rozmiarów, było tylko to. A tutaj mam jeszcze koszulkę, napisane Rainbows for our heroes, be kind. I to chyba chodzi o to właśnie, że o lekarzy. I to kosztowało 8 funtów i to było na dziale damskim, ale Natalka sobie wzięła najmniejszy rozmiar 8. Nagrałam wam właśnie haul z IKEA, a jeszcze przyszły do mnie dwa plakaty. I czekam tylko na ramki. Nie wiem, ramki zamówiłam nawet wcześniej niż te plakaty, a jeszcze nie przyszły. Nie wiem, o co chodzi, ale teraz domówiłam te plakaty, a trochę zmieniłam styl w pokoju. Znaczy nie styl, tylko kanapę położyłam, przesunęłam w inną stronę. I nie wiem, czy teraz mi ten plakat tutaj będzie potrzebny, ale jeden na pewno pójdzie do łazienki. I tylko czekam właśnie na ramki. Muszę tutaj ogarnąć. Tak, ja zrobiłam bałagan. Nie wiem, czy te osoby, które nagrywają YouTube i coś właśnie pokazują na jakiś haul, później jest taki bałagan, że tutaj nie wiem, co to się dzieje. Jeszcze zakupy przecież zrobiliśmy z Tesco. Tutaj leżą większość, te, które nie trzeba do lodówki, tylko trzeba pochować do szafek. Zjadłyśmy. Natalka robi teraz jakąś pracę domową. Co robisz, Natuś? Na zimę. Aha, musisz teraz jakąś metryczne. Tutaj Natalka jest... musisz zrobić co? Z centymetrów na kilometry, tak? Mhm. Jakie zadanie masz? Aha, ile jest 5 kilometrów na centymetry? Musisz sprawdzić jeszcze raz? Nie pamiętasz? Dobra, to ja się tutaj nie przeszkadzam. Po cichutku tu ogarnię całe to mieszkanie. Dzisiaj tam kamerka jeszcze widać. Oczywiście pokój nie jest jeszcze gotowy. Mówiłam wam, że pokażę wam taki jakby room tour, ale chyba jednak nie, na razie się powstrzymam, ponieważ nie wiem, co z tą komodą zrobić. To nie jest tak, jakbym chciała, żeby było w pokoju jeszcze w tym salonie. No oczywiście podłoga, to już wam mówiłam, podłoga, no chwilę będę musiała poczekać, może miesiąc, może nawet dwa jeszcze, zobaczymy. Teraz wiecie, nie wiadomo, co z tą pracą, więc nie wiem, czy wydawać oszczędności na podłogę, czy jednak poczekać, bo to nie wiadomo, co to będzie na koniec. Tak więc nie wiem, co z tą komodą tam, bo ona teraz w ogóle mi nie pasuje kolorystycznie. Stół też. Mam pomysł na jakiś może barek taki, taką niby a la wyspę, przy której właśnie można się usiąść sobie zamiast tego dużego stołu. Ale później tak sobie myślę, jak przyjdą do nas znajomi, to fajnie właśnie na kolację tak usiąść przy dużym stole. Nie gnieździć się, ale tak w zasadzie ile, nie wiem, dwa razy, trzy razy do roku mamy taką kolację w domu? Nie wiem, co zrobić. Napiszcie mi, co wy byście zrobiły, czy zostawiłybyście taki duży stół, czy jednak zamontowały taką właśnie jakby a la barek, wyspę i tam z takimi, nie wiem, trzema, może jakimiś czterema, góra, siedzeniami, nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym myślicie. Lekcje już są zakończone, musiałam chwilę usiąść z Natalką i jej pomóc, ale już jest wszystko ogarnięte. Och, trochę było, nie, Natuśko? No. Och, ale jest, załatwione wszystko, później musimy jeszcze jakoś posiedzieć nad ułamki, procenty i decymele, musimy jakoś tam zamienniki sobie robić. Musimy po prostu poćwiczyć. Ja również, bo ja też to miałam ostatnio w testach. Ogarnęłam trochę mieszkanie, w końcu posprzątałam te wszystkie rzeczy z IKEA, wsypałam makaron tam, gdzie miałam wsypać. A, miałam wam nie mówić, bo wy jeszcze nie oglądaliście tego vloga. Tam jeszcze torba widzę, że leży, a muszę schować, ale usiądziemy teraz chwilę, kawkę wypijemy i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Roads and up in the clouds, but I've always felt that something's missing.
There's nothing missing now that you're mine.